kiedy w 1923 roku urodził się Lubomir Tomaszewski, w dziedzinie designu akurat następowała rewolucja. Oto w Bauhaus w Weimarze urządzono pierwszą wystawę studentów w Haus am Horn, gdzie pokazano przedmioty użytkowe realizowane zgodnie z zasadą forma podąża za funkcją. To były przedmioty, które miały przede wszystkim być funkcjonalne, tanie, łatwe w zastosowaniu. Ale wydaje się, że oczywiście nie wszyscy tę ideę od razu przyjęli. Historia Bauhausu skończyła się dość tragicznie w 1933 roku. Uczelnia ta została ostatecznie zamknięta i jej projektanci opuścili Niemcy, udali się do Stanów Zjednoczonych, niosąc tam właśnie tę ideę sztuki, która ma być użytkowa i formy, która ma podążać za funkcją. Trzeba powiedzieć, że gdy chodzi o środowisko polskie, w tym samym czasie design rozwijał się w zupełnie inny sposób. 1925 rok to jest wielka wystawa paryska, gdzie pokazujemy polski pawilon, otrzymujemy bardzo dużo nagród, między innymi Grand Prix, za to, że prezentujemy sztukę, która ma inspirację w ludowości, w huculszczyźnie, w zakopiańszczyźnie, w jakichś wątkach, które są wprawdzie przez artystów przekształcone, ale jednak bazują na tradycji ludowej. W takiej atmosferze, gdy wszyscy twórcy uczestniczący w przygotowaniu paryskiego pawilonu otrzymali nagrody, w Warszawie wprowadzono reformę także w systemie nauczania i tam w Szkole Sztuk Pięknych zaczęli wykładać ci wszyscy twórcy, którzy zostali w Paryżu nagrodzeni. To środowisko warszawskie ukształtowało Wandę Telakowską. W 1946 roku Wanda Telakowska utworzyła Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji i wprowadziła nową koncepcję w zakresie kształcenia artystyczno-rzemieślniczego, jako że uznała, że właściwie Akademie Sztuk Pięknych już nie są potrzebne, natomiast to, co młodemu powojennemu państwu polskiemu się przyda, to twórcy, którzy ruszą potem na taśmę produkcyjną jako projektanci. To była ta linia, którą podążało państwo polskie wówczas i założono, że będzie się poszukiwać wzorów dla przedmiotów produkcyjnych właśnie w sztuce ludowej. W takiej atmosferze trafił do tej specyficznej placówki także Lubomir Tomaszewski. Jego los był dość szczególny, bo on w zasadzie w 1946 roku podjął dwojakiego rodzaju studia. Zaczął studiować architekturę na Politechnice Warszawskiej, ale jednocześnie zaczął też studiować rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych. Nigdy nie ukończył architektury. Bardzo długo studiował rzeźbę, bo dyplom uzyskał dopiero w 1955 roku i już rok później rozpoczął pracę w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Najprawdopodobniej ważną okolicznością był fakt, że wujem Lubomira Tomaszewskiego był Edmund Bartłomiejczyk, który właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym zasłynął nie tylko jako grafik, ale także jako projektant przedmiotów użytkowych, które wykorzystywały tę inspirację ludową. To mogło także zaważyć na fakcie, że znająca dobrze twórczość Bartłomiejczyka Telakowska zgodziła się przyjąć młodego jeszcze wówczas Tomaszewskiego do swojego instytutu. A trzeba powiedzieć, że ona dokonała rzeczy niezwykłej, ponieważ utworzyła w ramach Instytutu Wzornictwa Przemysłowego najlepszą pracownię ceramiki i szkła.
to właśnie tam Tomaszewski trafił. I trzeba powiedzieć, że dokonał od razu pewnej rewolucji. Znalazł tam sprzymierzeńców Henryka Jędrasiaka, ale także Hannę Ortwein i Mieczysława Naruszewicza. I wraz z nimi utworzył tak zwaną słynną czwórkę z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zaczęli działać w zupełnie niespodziewany sposób. Otóż stwierdzili, że tym, czego potrzeba ludności PRL, są figurki, które by były ozdobą mieszkań, ale figurki, które miały być tworzone w zupełnie nowoczesny sposób. Oni założyli, że inspiracją dla nich nie będzie wcale sztuka ludowa, tylko wręcz pewne tendencje, które były charakterystyczne dla sztuki współczesnej w owym czasie. Jako punkt wyjścia do swoich działań obierali jakieś elementy rzeczywistości, postać ludzką, na przykład figurę kobiecą, jakieś zwierzę, ale próbowali bardzo syntetycznie oddawać jak najbardziej esencjonalne cechy tych przedmiotów. Sam Lubomir Tomaszewski stworzył jako model dla porcelany taką figurkę, która przedstawiała Arabkę, i w zasadzie jest to tak tylko taka sugestia burki okrywającej jej całe ciało, która się nieco rozchyla z przodu, ale w zależności od tego, jaką malaturę ta porcelana uzyska, wówczas nabiera siły wyrazu. I teraz, jaki był cel tworzenia tych figurek? Otóż Telakowska stworzyła Instytut Wzornictwa Przemysłowego, czyli taką instytucję, która stwarzała wzory dla produkcji seryjnej. Kiedy już stworzono te wzory, przekazywano formy do zakładów produkcyjnych i rzeczywiście te figurki powstawały jako już gotowe, seryjnie produkowane dzieła. Trzeba przyznać, że ta czwórka rzeźbiarzy działających w instytucie sprawiła, iż Polska stała się ceniona za granicą, na przykład gdy pojechano z tymi wyrobami do Chicago, do Nowego Jorku, do Paryża, ustawiały się całe kolejki klientów, którzy chcieli te gadżety kupować, i rzeźbiarze sami stworzyli formę całkowicie unikatową i zadbali o to, żeby ją rozsławić także za granicą. Do takich szczególnie udanych figurek autorstwa samego Lubomira Tomaszewskiego należą na przykład skradający się lis, czy też felek marynarz, do dziś wyjątkowo lubiany. Kobieta przedstawiana była przez niego w różny sposób. Stworzył taką bardzo nowoczesną, młodą dziewczynę w spodniach rozszerzających się ku dołowi w dzwony i z kucykiem spiętym z tyłu, o takiej, powiedziałabym, bardzo prowokującej postawie. Ale stworzył także bardzo, powiedziałabym, powabne figurki kobiece, czy też wiele zwierząt świetnie syntetycznie ujętych, na przykład kiwi, czy jakaś postać wielbłąda. To są wszystko figurki, które do dzisiaj uznawane są za kultowe. Gdybyśmy się zastanawiali nad tym, jak powstawały pierwsze naczynia, to moglibyśmy na przykład sięgnąć do wizerunku tak zwanej Wenus z Losel. To jest takie wyobrażenie kobiece z czasów paleolitu. Ta Wenus z Losel jest unikatowa pośród figurek przedstawiających kobiety paleolityczne, gdyż ona ma w ręku róg. I można sobie wyobrazić, że między innymi rogi, czy też muszle, takie jak ta,
służyły człowiekowi jako pierwsze naczynia. Gdyby analizować sposób projektowania przedmiotów użytkowych w Bauhausie, to okaże się, że tam wykluczano inspirację jakimikolwiek naturalnymi przedmiotami. Uważano, że projektant powinien od początku do końca daną formę przemyśleć, wychodząc od funkcji. Tymczasem Tomaszewski pomyślał zupełnie inaczej. On właśnie pomyślał sobie, skoro muszla służyła człowiekowi jako jego pierwsza filiżanka, świetnie się mieściła w dłoni i była wspaniałą, całościową formą, to może należy do tego powrócić i za punkt wyjścia do swoich filiżanek w serwisie obrał właśnie muszlę, stworzył taką formę, w której nie ma uszka, tylko jakby taka wypustka, podobnie jak w przypadku muszli, służy do tego, żeby człowiek trzymał sobie filiżankę. Wspaniale ukształtował tę filiżankę tak, że z niej można w luksusowy sposób wypijać kawę. A w przypadku imbryka zainspirował się także taką, powiedziałabym, muszlą małży, ale jednocześnie nadał jej bardzo ergonomiczny kształt. Dla osób starszych na przykład niemożliwe jest to, żeby uchwycić czajnik za uszko, ten imbryk z serwisu, dlatego że to powoduje ogromne obciążenie nadgarstka. W przypadku tego serwisu Dorota Lubomira Tomaszewskiego mamy do czynienia z taką formą, która właśnie przypomina muszlę małży i by nalewać z niego kawę, należy go uchwycić obydwoma rękami i przytrzymuje się wylew, a jednocześnie przechyla się czajnik tak, by napełnić tę filiżankę. Ktoś, kto widzi taki bardzo dziwny kształt czajnika, który właśnie z boku przypomina jakąś muszlę, a gdy się popatrzy od góry, to ta muszla wręcz staje się taką formą waginalną, bardzo żeńską. Może sobie pomyśleć, dziwna inspiracja, pewnie to jest taka forma symboliczna. W niektórych kulturach było tak, że ojciec dawał córce muszlę na znak tego, że to miało jej przynieść zarówno ogromną wiedzę, jak i bogactwo. Więc możemy tutaj wysnuć taką tezę, że gdy Tomaszewski nazwał te swoje serwisy imionami swoich córek, to tak jakby im właśnie symbolicznie podarowywał tę muszlę szczęścia, która w jakiejś mierze przynosiłaby im bogactwo i ogromną wiedzę. Te serwisy, one za granicą zrobiły furorę. Pojechał Tomaszewski z nimi na wystawę wzornictwa do Paryża w 1963 roku i zdobył tam nagrodę. Zainteresował się obydwoma tymi serwisami Rosenthal. Akurat wtedy powstawała taka linia Rosenthal Junior i ponoć Rosenthal nawet wybrał się do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, żeby spotkać się z Lubomirem Tomaszewskim i ewentualnie omówić z nim, jak miałoby dojść do tego, żeby to ewentualnie produkować za granicą. Niemniej tu zaistniał jakiś dziwny zbieg okoliczności. Tomaszewski potem całe życie opowiadał, że to jednak nie był przypadek. Mianowicie wiedziano w instytucie o tym, że przyjedzie Rosenthal na rozmowy, jednak jego wysłano wtedy do Paryża po odbiór nagrody. Rosenthal przyjechał i nigdy nie mógł dokonać tej transakcji z samym Tomaszewskim. To podobno go bardzo zdenerwowało. Wcześniej w tym Instytucie Wzornictwa złożyła wizytę bardzo szacowna postać w zakresie wzornictwa, Amerykanka Eileen Vanderbilt Webb, która była niezwykle ważna jeszcze nawet w czasach depresji
czyli około 1929 roku w Stanach Zjednoczonych, ponieważ ona doprowadziła do tego, że powstały instytucje wspierające rzemiosło i likwidujące kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. I ponoć w 1962 roku Vanderbilt przyjechała do IWP i wykorzystała chwilę nieuwagi szefów Tomaszewskiego i podsunęła mu swoją wizytówkę. To był taki punkt, powiedziałabym, zaczepny dla niego o tyle, punkt zaczepienia dla niego, że on, mając tę wizytówkę, zezłoszczony na fakt, że w zasadzie wstrzymuje się jego rozwój artystyczny, nie dopuszczając do jego kontaktu z Rosenthalem, postanowił wyemigrować. Wykorzystał fakt, że miał jakiegoś wujka w Stanach Zjednoczonych i w 1966 roku z tą wizytówką Eileen Vanderbilt Webb przedostał się do Stanów Zjednoczonych i tam rozpoczął próby działania. Najpierw w zasadzie jako rzeźbiarz, potem także jako nauczyciel akademicki. Po spotkaniu z Vanderbilt dowiedział się, że istnieje taka możliwość, żeby on w Bridgeport podjął funkcję nauczyciela akademickiego. To było bardzo skomplikowane, bo on w zasadzie wyjechał do tych Stanów z taką podstawową wiedzą z zakresu języka angielskiego i nie bardzo się relacje jego ze studentami układały. Studenci zażądali tłumacza, ale on był na tyle ciekawy jako twórca, że postanowiono zainwestować w tłumacza i przez pierwszy okres pobytu w Stanach Zjednoczonych on wykładał w tej szkole z tłumaczem. Potem oczywiście już na tyle nabył umiejętności językowe, że prowadził zajęcia samodzielnie i to było jego główne zajęcie, chociaż także zajmował się twórczością artystyczną. Tutaj trzeba powiedzieć, że równie ważna jak ta twórczość designerska jest owa twórczość artystyczna Tomaszewskiego i w Stanach Zjednoczonych on związał się ze środowiskiem emocjonalistów nowojorskich. To byli artyści, którzy też przeciwstawiali się modernizmowi. Wówczas w Stanach takim bardzo modnym kierunkiem był konceptualizm, a Tomaszewski wyraźnie podkreślał, że on zaprzecza konceptualizmowi, uważa, że człowiek, który jest człowiekiem sztuki, powinien się inspirować życiem. Dla niego bardzo ważne na przykład było doświadczenie powstania warszawskiego, ponieważ on jako młody chłopak walczył w szeregach powstańców i walczył razem ze swoim młodszym bratem, który zginął na jego oczach, więc ta trauma powstania niejako odzwierciedliła się potem w jego sztuce, jako że używał ognia, używał takich kolorów popielistych i w swoich obrazach nawiązywał do tych przeżyć powstańczych. I tu trzeba powiedzieć, że w zasadzie, gdy Tomaszewski wyemigrował w 1966, to słuch o nim zaginął. On był bardziej znany w Stanach jako pedagog w Bridgeport, czy jako artysta tworzący rzeźby z drewna i metalu i tworzący obrazy w jakiejś mierze nawiązujące do tej idei powstania. I rzecz zmieniła się całkowicie z uwagi na pewne przemiany, które zaistniały w Polsce. Jak wiemy, 1989 rok to jest ten rok przełomu, pada fabryka w Ćmielowie. To jest ten moment, kiedy produkcja w fabryce porcelany w Ćmielowie ustaje i można by powiedzieć, pamięć o tej dobrej tradycji ceramiki PRL-owskiej mogłaby całkowicie zaniknąć, ale tak się nie stało, między innymi dzięki pewnemu przedsiębiorcy.
Kariera moja z Śmielowem zaczyna się w roku 1990, kiedy to w wyniku przemian gospodarczych zakłady państwowe ogłaszają przetarg na przedwojenną fabrykę, w której się znajdujemy. W zasadzie rzecz jest bardzo klarowna i prosta. W wyniku trzeciego przetargu prawie 30 lat temu, w 1990 roku, staje się właścicielem zrujnowanej do zera fabryki porcelany. Takim krokiem milowym dla tej fabryki było uruchomienie produkcji figurek porcelanowych, które powstały w Warszawie na Świętojerskiej w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. A takim hitem z mojego punktu widzenia było moje spotkanie z panem profesorem Tomaszewskim. Namawiam go do współpracy. Współpracę pan profesor podejmuje. Adam Spała, gdy zaczynał swoją karierę w zakresie fabrykacji przedmiotów użytkowych, to zaczynał od szklanek czy od kufli do piwa z naklejkami różnego rodzaju, ale pochodził z Śmielowa i dla niego ta nazwa Śmielów to coś oznaczało. W Śmielowie prawie każdy jakoś tam był związany z produkcją porcelany i długo się nad tym zastanawiał, ale w końcu zdecydował się kupić tę dawną fabrykę Świt. To jest jakby druga fabryka porcelany w Śmielowie, która powstała w 1936 roku. I tam odnalazł formy, między innymi formy tych twórców związanych z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. On zrozumiał od razu, że to jest ta największa wartość. Dowiedział się, że Lubomir Tomaszewski żyje, że działa w Stanach Zjednoczonych, nawiązał z nim kontakt i wykupił od niego prawo do ponownej produkcji tych wszystkich jego modeli, zarówno tych figurek, jak też serwisów, które on stworzył dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Lubomir Tomaszewski został zaproszony do Śmielowa. Tam nawet utworzono mu specjalną pracownię. Mógł działać dalej i tworzyć nowe wzory. One także stały się hitem. Na przykład figurka, która tutaj przed nami jest, to jest figurka, powstała w 2011 roku. Jest to oczywiście postać kobieca, bo jak wiemy, Tomaszewski ten wątek kobiecy lubił eksploatować. Tym razem jest to taka kobieta, która wydaje się tańczyć tango albo uprawiać jakieś sztuki walki z tym kontekstem tanga. Wiąże tę kobietę strój, natomiast sama postawa może się kojarzyć z przyjęciem jakiejś pozy charakterystycznej dla tak zwanych martial arts. Niemniej ona przemawia do współczesnej kobiety, czyli człowiek, który rzeźbiąc tę figurkę miał prawie 90 lat, jednak potrafił przyjąć taki język artystyczny, który okazał się trafny jako rzecz adresowana do współczesnego widza. Trzeba powiedzieć, że ten swoisty renesans działań Lubomira Tomaszewskiego to jest rzecz, która jest zasługą z jednej strony właśnie pana Adama Spały, ale z drugiej także pani Katarzyny van Rie, córki pana Spały, która zajęła się nie tyle jego figurkami, serwisami, ile właśnie lansowaniem Lubomira Tomaszewskiego jako artysty tworzącego doskonałe obrazy i rzeźby.
Poznałam Lubomira Tomaszewskiego w 2004 roku. Przez kilka lat nasza znajomość opierała się na współpracy związanej z projektowaniem nowych figurek, czyli na tym takim wielkim powrocie do projektowania porcelany po dziesiątkach, po dekadach nieprojektowania dla Ćmielowa porcelany figuralnej. Mamy największą w świecie stałą wystawę twórczości Lubomira Tomaszewskiego niezwiązanej z wzornictwem przemysłowym, czyli pokazujemy około 150 obiektów rzeźb i obrazów, a są to obrazy bardzo nietypowe. Kiedy w pewnym momencie poznałam takie idee czy założenia teoretyczne, które przyświecały Tomaszewskiemu w jego pracy twórczej, to on wypowiedział takie zdanie: zawsze chciałem tworzyć sztukę, jakiej nie tworzył nikt inny. I dziś z perspektywy prawie 100 lat życia, jak cały czas powtarzam, trudno mieć wątpliwości, że jemu to się udało, kiedy dowiadujemy się o tym, że tworzył obrazy przy pomocy ognia i dymu. Jest taka rzeźba Łowcy, która dokładnie obrazuje to, że mężczyzna, który siedzi na koniu i ten koń jest w galopie, mówi nam o tym, że te wrażenia, które mamy patrząc na tą rzeźbę, to są dokładnie wrażenia ruchu. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, odbiorca, widz, kontemplator tej twórczości, patrząc na tę pracę, nie przyszło mu na myśl to skojarzenie tego galopu, tego ruchu, tego pędu, który jest. Trzeba pamiętać o tym, że Lubek żył prawie 100 lat. Odszedł w 2018 roku. Figurkom poświęcił 9 lat swojej twórczości w latach 50-60 i przez zdecydowaną większość życia zajmował się rzeźbą i zajmował się absolutnie unikatowym malarstwem. I to jest coś, o czym wie bardzo małe grono osób. I naszą ambicją i celem jest pokazywanie, jest wychodzenie z tą twórczością dalej do jak najszerszej publiczności, żeby opowiadać o tym, że Lubomir Tomaszewski to nie tylko figurki ćmielowskie, czyli jakaś taka chęć wyciągnięcia go z tej szuflady projektanta. Bo w Polsce jest tak, że słyszysz Lubomir Tomaszewski, myślisz figurki ćmielowskie i tak jak mówię, to jest zacne, ale jeżeli uda nam się chociaż części tym osobom powiedzieć o tym, że tworzył zupełnie nieprawdopodobne przedstawienia i z jednej strony bardzo dramatyczne, bo on jako artysta, który pochodzi z pokolenia Kolumbów, urodzony był w 23 roku i te jego doświadczenia wojenne, ta trauma czasów okupacji, czasów Powstania Warszawskiego jest jego twórczości. To jest bardzo ważna i bardzo duża część jego twórczości dotyczy tej czarnej strony człowieczeństwa, ale jest bardzo ciekawym to, że pomimo tego, że on doświadczył tych trudnych chwil i to wszystko wyraża w swojej twórczości, to również ma prace afirmujące życie.